W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie korekty uchwały z 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok, druk nr 7012. Jest to projekt zarządu. I tak jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji, miasto Kraków oszczędza i oszczędza także na wydatkach na zadania priorytetowe dzielnic. Na przyszły rok zostanie zmniejszona pula środków na zadania priorytetowe. W przypadku wszystkich dzielnic miasta Krakowa ta zmiana to jest 82 tysiące złotych mniej. W związku z tym musimy dokonać korekty planowanych zadań priorytetowych zaplanowanych przez nas w tej uchwale z lipca tego roku. Ponadto jeszcze zgodnie z ustaleniami z posiedzenia, zebrania przewodniczących krakowskich dzielnic, na których to była inicjatywa pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, zostały określone proporcje między zadaniami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi i te proporcje przyjęte na tym zebraniu i później także zaakceptowane przez pana prezydenta obejmują także i dotyczą zadań priorytetowych. W związku z tym, biorąc pod uwagę te zadania, które uchwaliliśmy w lipcu, te oszczędności proponowane przez zarząd, te cięcia, muszą dotyczyć przede wszystkim tych zadań związanych z wydatkami na bieżącą działalność. Stąd też zarząd proponuje, aby zmniejszyć dofinansowanie działalności trzech domów kultury znajdujących się na terenie naszej dzielnicy. Po 4 tysiące na każdej z tych jednostek. Z tym, że należy stwierdzić bardzo mocno, że po tych cięciach finansowanie działalności Domu Kultury ze środków dzielnicowych i tak pozostaje na dość wysokim poziomie. No, taka jest też główna przyczyna. Mam na myśli tutaj konieczność zmniejszenia środków na tak zwanych zadaniach, ale nie będących zadaniami o charakterze inwestycyjnym, zmniejszenia środków na przeznaczonych na konkurs ofert. O tym jeszcze będę mówił bardziej szczegółowo przy omawianiu kolejnego projektu uchwały, który jest z tym związany. Ale krótko mówiąc, tutaj proponuję wycofać się z tego zadania organizacja kolonii dla dzieci z najuboższych rodzin. No do tej pory z konkursem grantowym w tej kadencji są złe doświadczenia, związane głównie z blokowaniem tych środków przez miasto. No, niestety także jakoś te organizacje pozarządowe nie są zbyt, powiedzmy, chętne do aplikowania i do realizowania tego naszego zadania. W jednym roku zbyt późno organizacja złożyła wniosek, w innym złożyła też w sposób nieprawidłowy. A warto też tutaj podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych dzielnic, która realizuje to zadanie związane z organizacją wypoczynku dla naszych mieszkańców, dla tej grupy najsłabiej uposażonych, dla osób niepełnosprawnych. Organizowanie powiedzmy dwóch turnusów jest już dość dużym wyzwaniem dla Rady Dzielnicy. Kolejne zadanie, w ramach którego
proponujemy dokonać oszczędności, a w zasadzie całkowicie skreślić, to jest dofinansowanie wykonania nowych tablic informacyjnych w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Warszawie. To ze względu na to, że ZIKIT uzyskał środki na realizację tego zadania, zagospodarowanie terenu byłego obozu, są środki głównie z województwa. I ZIKIT też zobowiązał się w ramach tych środków do wykonania tablic zgodnych z proponowaną przez nas nazwą. W związku z tym już nie mam powodu, aby te środki przeznaczać na przyszły rok na ten cel. Także takie są propozycje zarządu. Zanim otworzę dyskusję, prosiłbym o przedstawienie opinii w pierwszej kolejności przez przewodniczącego komisji. Chodzi o opinię komisji problemowych, na której był opiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, przez Komisję Sportu, przez Komisję Kultury. Ja mam może panie przewodniczący Komisji Kultury. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o przedstawienie opinii. Szanowni panie, szanowni panowie. Komisja Kultury spotkała się w dniu dzisiejszym o godzinie 18:00. I oprócz pism przyjętych do wiadomości, no niestety z wielkim bólem musiałam pochylić się nad projektem zarządu dotyczącym korekty uchwały nr 20, łamane przez 171, łamane przez 2012, z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Tak się niestety składa, że z nieba to nic nie spadnie, chyba deszcz lub śnieg, pieniędzy jest, jest. W związku z powyższym Komisja Kultury Rady Dzielnicy 11 Kultury Edukackie opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie korekty uchwały nr 20 przez 177 przez 2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok, druk 7012, głosowany 3:0. Komisja w ogóle przyjęła ten projekt uchwały. Proszę pana przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki o przedstawienie. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotkała się 24 o godzinie 17:00 w składzie zgody na opinię i lista obecności. Ale ja proszę o przedstawienie opinii. Komisja przyjęła pozytywnie opinię zarządu też i te projekty ze względu tego, że no cóż, nie ma to nie ma. Samemu się to nie nadaje, że trzeba było to wyjmować. Także komisja przyjmuje pozytywnie opinię. Komisja Sportu, dziękuję. Komisja Sportu zbiera się 24 września. Oczywiście Komisja Sportu tutaj opinię pozytywnie projekt rządu w sprawie zadań budżetowych na 2013 rok, czy korekty, a także w sprawie otwartego kursu obrad w 2013 roku w ilości 3 głosy za. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Jarosław Pytec. Mam uwagę do punktu drugiego projektu uchwały. Ze względu na to, że sprzyjamy tutaj też tych nowych akcji informacyjnych, to że tym po nas miała powinna być, czyli były niemieckie nazistowskie obecną są pracownicy płaszcz. Tym bardziej, że w uzasadnieniu właśnie też używamy tego sformułowania. Panie Radny, my rezygnujemy tutaj z zadania numer 10, które zostało tak określone w naszej uchwale z lipca tego roku. To musi być dokładnie taki zapis, jaki był w uchwale lipcowej. Stąd jest został taki zapis projektu. Czy ktoś z państwa radny? Proszę bardzo. Musimy na pewno tą uchwalę wyzywać, są trzech środki. Przepraszam, ale wszystkie dzielnice myślicie, że to zrobią. Pan dał zażyczenie. No co by było, jakbyśmy nie podjęli? Ja to pan przewodniczący jego źródeł może i powiedział, że nie musimy.
Ja nie wiem, bo są i my zapytać. Ma pani jest. Pytam się dlatego, że przecież jesteśmy jakimś tam ciałem ważniejszym czy mniej ważnym na terenie lokalnym. Nie jesteśmy tutaj uchwałodawcami. Nikt nie ma takiego prawa, żeby zmienić nasze postanowienia wyrażone w postaci kontrata. Pan przewodniczący to wie, bo jest. Trzyma się bardzo tutaj prawa zaczęło. Myślę, że ja czułam rację. Oczywiście mam świadomość, że nic tego się nie naleje, że salono i tak dalej. Ale to nie wychodzi, że tak powiem, że to jest na szybko. Ale ten, to nam da Urząd Miasta. Urząd Miasta. Nie, jest to termin tak naprawdę określony procedurą planowania i realizacji zadań, zadań priorytetowych. Do 15 października Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa powinna skierować do Biura Budżetu wszystkie wnioski w sprawie zadań priorytetowych dzielnic na przyszły rok, tak żeby mogły znaleźć w budżecie miasta Krakowa. Oczywiście Rada Dzielnicy jest zgodna, jest ciałem suwerennym, my tej uchwały możemy nie podejmować. Natomiast to wcale nie oznacza, że jako jedyna dzielnica ze wszystkich dzielnic krakowskich zachowamy finansowanie zadań priorytetowych na poziomie tegorocznym. Bo tak oczywiście nie będzie. Natomiast niedokonanie tej korekty spowoduje, że nasze zadania w takim zakresie, w jakim one są realne do sfinansowania przez miasto, nie znajdą się w budżecie. No i taki jest główny powód. W budżecie miasta Krakowa. Trzeba powiedzieć, że de facto my dysponujemy środkami gminy. Nie są to nasze środki, także to jest tak, że dostajemy te środki do dyspozycji, do podziału według naszych, jak się naszej woli, ale w każdej gminie te środki się mogą zmienić. Zgadza się z tym, że to jest traktowane jako szczególnie wycinek. Ja też tak się myślałem. Nie, ja jestem za urzędnicem, ja wiem, że to jest i wiem, że potwierdza wysokość środków, które nie będę wspomniał, potwierdza urząd, prawda? No i najczęściej tak jest, że niekoniecznie to musi być do tej wysokości. To potwierdza urząd po podjęciu uchwały budżetowej przez miasto. No nie, tylko że zapisy w budżecie są teraz, muszą być precyzyjne. No, nie może być zapisane w budżecie zadanie w wysokości powiedzmy 17 tysięcy złotych, jak realnie jest 13 i tych 17 nie będzie. No. Panie przewodniczący, pytam się tylko o to, czy my mogliśmy się naprawdę pozlegać, a my przynajmniej zabiorą tych pieniędzy. Wie pani, zobaczy, to my musimy zgodnie z procedurą wnioski zadaniowe w odpowiednim terminie do kancelarii dostarczyć. Kancelaria też jest ograniczona pewnym terminem. Tutaj nasza zmowa spowoduje jedynie tylko to, że powiedzmy na czas nasze zadania nie znajdą się w budżecie miasta Krakowa, biorąc pod uwagę doświadczenia tegoroczne i zeszłoroczne. Najlepiej jak najszybciej mieć zadanie w budżecie. Także, natomiast taki omór tutaj no, w mojej ocenie nic nie da, a tylko na tym stracimy. No. Jest sytuacja finansów miejskich, jaka jest i mówię, no to ja też bym wolał, żebyśmy mieli zadania priorytetowe w wysokości 552 tysięcy złotych, a nie 470. Ja się z panią w 100% zgadzam, tak by było lepiej. Natomiast no, żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy i to trudno się z pewnym realnym światem czasami wspierać. Nigdy się na obnoży nie chodzi. Nie chodzi o rozbudzenie jakiejś dyskusji wielkiej, tylko po prostu o sam fakt zastanowienia się nad taką możliwością. Dziękuję bardzo.
swojej decyzji podczas głosowania. Ja przedstawiam argumenty zarządu. Pan radny Sarnecki, proszę. Ja tu chciałem powiedzieć, że na pewno pani pamięta, że cała kwota uchwał, które były przygotowane właśnie z zadań kredytowych w tamtym roku, czy na tamten rok, była nieprzekazana do realizacji. Czyli de facto cała fula środków, która była rozdysponowana uchwałami przez Radę Dzielnicy, trafiła do wykonania. Po prostu całe uchwały nie zostały zrealizowane. I my mówimy o roku 2013, a więc o środkach de facto wirtualnych. Naszych środków nie ma, zwlekając, nic nie zyskujemy, bo i tak tych środków i tak na razie nie ma w naszym budżecie czy w naszej dyspozycji. Prawdopodobnie jedyną konsekwencją, jaką by było, to, że skarbnik sam by decydował, które uchwały spadają. Bo nie robiłby korekty na zasadzie takiej, a będziemy się bawić tutaj na zasadzie, że tu przytniemy 3000 czy 4, tylko ściągają wszystko. Tak jak tak mówię. No niestety, taka jest. Skarbnik ma to możliwość. Nie ma prawa zmieniać uchwały, więc nie daje uchwały do realizacji. Tak się działo to w zeszłym roku. Przecież dziękuję. No, ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie projektu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja chciałbym tutaj zgłosić projektu poprawkę, która jest związana z takim błędem, można powiedzieć, technicznym przy pisaniu projektu. Mianowicie w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy proponuję, aby skreślić słowo na następujące. No, jest ono tutaj dla mnie zbędne, niepotrzebne. W sprawie zgłoszonej poprawki się ze mnie ktoś z Państwa radnych chciałby coś powiedzieć. Ale rozumiem, że tutaj tego projektu, tak? W sprawie projektu druk 7012, jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Poprawki, rozumiem, nikt już nie składa poza mną, tak? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tym samym poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały do druku 7012 w sprawie korekty uchwały nr 20171/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym samym uchwała została podjęta.